tak patrząc wstecz na te 2 tygodnie, to myślę sobie, jakoś tak najbardziej trafiło mi do przekonania takie stwierdzenie Tomasza Ubieńskiego, eseisty, którego ja niesłychanie wysoko ocenię, który w takim komentarzu w felietonie, trudno nazwać felietonem komentarzu w Gazecie Wyborczej, napisał, że jesteśmy po takim czasie, w którym padło za dużo słów, za wiele komentarzy, a za mało słuchaliśmy Händla, Mozarta i Pendereckiego. I myślę, że rzeczywiście coś takiego nam się zdarzyło, że trochę zostaliśmy zalani słowami różnymi, mądrzejszymi, mniej mądrymi, ale wszystko na takiej bardzo wysokiej nucie, na wysokiej nucie emocji. Bardzo jest trudno na dłuższą metę żyć na takiej wysokiej nucie emocji. Żadne społeczeństwo tego nie wytrzyma. 9-dniowa żałoba narodowa to jest to, co się społeczeństwom praktycznie nie przydarza. I dlatego, jeżeli słyszałam w ostatnim tygodniu głosy, że jesteśmy tym zmęczeni i znużeni, to je bardzo dobrze zrozumiałam, ponieważ też miałam takie poczucie, że jesteśmy zmęczeni i znużeni i bardzo trudno nam od tego patosu będzie przejść do takiej normalnej narracji. Nie musi to być oczywiście narracja agresywna, ale też musimy wrócić do takiej świadomości, że opowieści o jakiejś wyjątkowej jedności narodowej, jakiejś wielkiej wspólnocie, która nagle powstała, są opowieściami na użytek chwili, na użytek paru dni, dlatego że ani nie zatarły się podziały w społeczeństwie. Społeczeństwo jest wielokulturowe, społeczeństwo jest pluralistyczne. I takie, jeżeli chce być demokratyczne, to taki musi pozostać. I jeżeli śledziłam w ostatnim czasie różne tytuły prasowe i w ogóle tytuły medialne i określenia na to, co się w Polsce stało i czytałam takie tytuły, na przykład jak Powstanie bez powstania, Nowy mit założycielski, to myślę, że chyba zgadzam się i z profesor Janną Kurczewską, i z panią profesor Mirosławą Marody, że być może po raz pierwszy przytrafiło nam się takie doświadczenie, kiedy społeczeństwo utożsamiło się z państwem. Może nawet nie tyle naród, co społeczeństwo. To było coś takiego, że gdy analizujemy te wszystkie dni, począwszy od tej soboty, od tego sobotniego poranka, kiedy wydarzyła się katastrofa pod Smoleńskiem, aż chyba do wczoraj, a może jeszcze do wtorku, dopóki nie odbędą się pogrzeby ofiar, które wczoraj przyleciały. To chyba był, mam nadzieję, ostatni kondukt, który przeciągnął ulicami Warszawy. Są bardzo przejmujące te, zwłaszcza kondukty, które wieczorem przyjeżdżają, bo one już jadą pustymi głównie ulicami. Już nie ma tego uniesienia. I takie mam czasem poczucie, że są ofiary lepsze i gorsze tej katastrofy. Ale w tym okresie sprawdzaliśmy bardzo wiele elementów naszego życia, jak one funkcjonują. Czy państwo polskie, o którym tyle bardzo niedobrych zdań i słów wypowiedziano w ostatnich latach, sobie poradzi? Bo co słyszeliśmy ostatnio o państwie polskim? To w ogóle nie jest żadne państwo. Że ono ma struktury, które nie działają w żadnych przypadkach. Że trzeba je kompletnie zmienić. Że to jest państwo wyjątkowo niesprawne. Nawet opresyjne dla obywatela. Słyszeliśmy również o złym prawie, o fatalnej konstytucji.
instytucji, którą trzeba zmienić, bo albo prowokuje konflikty, albo w ogóle ustanawia system, który jest systemem dysfunkcjonalnym. I nagle okazało się, że to państwo tak sponiewierane, bo powiedzmy sobie, przynajmniej w moim odczuciu ono zostało w ostatnich latach sponiewierane, bardzo dobrze poradziło sobie w bardzo trudnej sytuacji. I można powiedzieć, że od pierwszego momentu, jeżeli idzie o taką pewną czystość demokratycznych procedur i zabezpieczenie tych demokratycznych procedur, żeby zadziałały, to wszystko zadziałało jak trzeba. Oczywiście to nie znaczy, że nie ma żadnych mankamentów, ponieważ jest przed nami kampania prezydencka, no, którą trudno będzie nazwać w pełni demokratyczną, cokolwiek byśmy nie powiedzieli, ponieważ te terminy są tak potwornie wyśrubowane, że one w ogóle z góry eliminują grupę kandydatów, którzy pewno by się zgłosili, być może bez szans, ale wszystko jedno, dla demokracji jest bardzo ważne, żeby ci ludzie się zgłosili. W każdym bądź razie jakby opanowanie samej struktury państwa bez jakichś wielkich wstrząsów i nawet bez większych polemik nastąpiło sprawnie. I bez względu na to, jak ocenia się, czy jakie pretensje zgłasza się do marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego, któremu jedni zarzucają, że działa zbyt nagle, inni zarzucają, że działa zbyt opieszale. I bez względu na to, czy podobało nam się to jego pierwsze wystąpienie, które niefortunnie nazwano orędziem, bo u nas wszystko się przywykło nazywać orędziem, nie wiadomo dlaczego, choć orędzie jest zawsze formą szczególną, to trzeba powiedzieć, że nie wydarzyło się nic takiego, co by zagroziło demokracji. Ja mam takie doświadczenie rozmów z osobami, które organizowały pogrzeby, tą pierwszą falę pogrzebów, która już jest za nami, z ramienia różnych zresztą ugrupowań. Bo jakby ta katastrofa miała wymiar taki, powiedziałabym, narodowy, dlatego że właściwie dotknęła wszystkie obozy polityczne. No chociaż zwykliśmy mówić o tym, że najbardziej dotknęła jeden, bo taka jest prawda. Ale na przykład usłyszałam opinię tego typu, że to państwo, którego prawie mówiliśmy źle, o decyzyjności urzędników mówiliśmy źle, rozwiązywało problemy nie do rozwiązania w ciągu 10 minut. Podam państwu przykład. Okazało się, że nie ma w Polsce prawa, które reguluje taką rzecz, wydawałoby się oczywistą, że jeżeli ktoś umiera za granicą i jest przywożony w trumnie, a rodzina, bo taka też była wola, życzy sobie, żeby dokonać kremacji zwłok, nie ma przepisów na to zezwalających. Jest to potworna biurokratyczna mitręga. Sama byłam, przyznam, tym zaskoczona. I okazało się, że nagle można takie sprawy rozwiązywać w 10 minut. Dzięki współpracy sanepidu, tych wszystkich, którzy za to odpowiadają. To w ogóle, znaczy nie słyszałam ze strony tych, którzy organizowali pochówki, pogrzeby, ceremonie, nie usłyszałam jednego złego słowa o urzędnikach samorządowych i rządowych. To mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Nawet uwzględniając, że sytuacja była wyjątkowa, to muszę powiedzieć, że to jest wiedza zaskakująca.